Walczyłam w sumie ze samą sobą. Starałam się wyrównać przynajmniej życiówkę, bo ostatnie starty no, nie szły do końca za dobrze. Także jestem zadowolona głównie z tego, że życiówka została pobita i to, co zamierzałam, czyli po prostu przynajmniej to minimum na Mistrzostwa Świata w Cali zrobić po raz kolejny, no to się udało. Cały czas jeszcze szukam tych moich takich optymalnych warunków, jakie treningi robić przed samymi startami, żeby to wszystko się jakoś zgrywało. No i dzisiaj widać, że wszystko się po prostu zgrało i wyszło dobrze. No w tym momencie już trochę mocniejsze treningi, bo na 4-kilogramowej kuli ciężko bez tej siłowni, bez tej siły jest pchać dalej. Także zarówno technika, jak i siła no, poszły w górę. Muszę się poprawiać cały czas, żeby utrzymywać poziom. Chciałabym się dostać do wąskiego finału na Mistrzostwach Świata. Wiadomo, jak się uda, to walczyć o medale. Ale w większości będę pewnie walczyć z własną życiówką, żeby była coraz lepsza. Zwerbował mnie trener Mirosław Nisztor w Płocku i po prostu wyłapał mnie tak z tłumu. Moja młodsza siostra trenowała, a ja się tak wkręciłam przypadkiem. No i zostałam już na te 6 lat i tak coraz bardziej, coraz głębiej, coraz bardziej mi się to podobało. No i aktualnie no to już część życia po prostu.